Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie, moi drodzy, w ten niedzielny poranek. Czy kiedy to tam oglądacie? W każdym razie odcinek został przygotowany na 15 września, gdzie normalnie obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Dzisiaj wprawdzie w ten dzień przypada niedziela, jednak nie zrezygnowaliśmy ze skupienia się na tym temacie. Niech ten dzień będzie dla nas okazją do refleksji nad cierpieniem i miłością, których Maryja doświadczyła u boku swojego Syna. W dzisiejszym odcinku poruszymy kilka tematów, które mogą nas skłonić do głębszej refleksji nad życiem i wiarą. A na zakończenie, jako specjalny bonus, podobnie jak tydzień temu, krótkie rozważanie na temat dzisiejszych czytań mszalnych, które przygotuje nas duchowo na dzisiejszą liturgię. A zatem zostańcie z nami. Matka Boża Bolesna. Przykład wiary i wytrwałości w cierpieniu. Dziś wspominamy Matkę Bożą Bolesną, Maryję, która towarzyszyła swojemu Synowi aż na Golgotę. Jej życie było pełne cierpienia, ale nie poddała się zwątpieniu. Stała pod krzyżem jako świadek niewyobrażalnego bólu, a jednocześnie ufności w Boży plan. Jej postawa uczy nas, jak przyjmować trudne momenty z miłością i zawierzeniem. To, co przeżywała Matka Najświętsza, może być dla nas lekcją, jak przechodzić przez nasze własne krzyże z nadzieją i wiarą, że Bóg ma dla nas plan. Maryja jako Matka Pocieszycielka. Jak możemy doświadczać jej obecności w trudnych chwilach? Maryja, Matka Bolesna, jest dla nas przykładem niezłomnej wiary i odwagi, mimo że sama doświadczyła ogromnego cierpienia. Była świadkiem nie tylko radości, jak narodziny Jezusa, ale również Jego męki i śmierci. Mimo to w każdym momencie swojego życia była gotowa przyjąć Boży plan i ufała Bożej woli. Dlatego w chwilach naszych własnych prób i trudności możemy zbliżyć się do Maryi jako Matki Pocieszycielki. Cierpienie jest częścią życia każdego człowieka, ale w Maryi widzimy, że w bólu można znaleźć pocieszenie i ukojenie, jeśli skierujemy nasze serca ku Bogu. Jej obecność jest dla nas zaproszeniem do tego, aby w trudnych momentach życia, zamiast poddawać się rozpaczy, poszukiwać Bożego światła i ufności w Jego plan. Warto w chwilach cierpienia prosić Maryję o wsparcie i jej matczyną troskę, byśmy mogli odnaleźć pokój serca, który ona sama nosiła, będąc tak blisko tajemnicy krzyża. Maryja nie jest tylko świadkiem bólu, ale także nadziei. Dlatego możemy do niej zwracać się, szukając pocieszenia w modlitwie, różańcu czy medytacji nad jej życiem. Warto również pamiętać, że kiedy przychodzimy do Maryi, ona zawsze prowadzi nas do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest źródłem wszelkiej pociechy i nadziei. Takie spojrzenie na Maryję jako Matkę Pocieszycielkę może pomóc nam lepiej przeżywać nasze własne cierpienia, widząc w nich nie tylko trudności, ale również okazję do zbliżenia się do Boga i do doświadczania Jego miłości. Historia święta Matki Bożej Bolesnej. Historia święta Matki Bożej Bolesnej
To piękne przypomnienie o ogromnej miłości i cierpieniu, jakie przeżywała Maryja jako Matka Jezusa. Każda z siedmiu boleści Maryi, od proroctwa Symeona, przez ucieczkę do Egiptu, zagubienie Jezusa w świątyni, spotkanie z Nim na drodze krzyżowej, Jego śmierć na krzyżu i przebicie serca włócznią, aż po złożenie w grobie, pokazuje, jak bardzo była gotowa do poświęceń i jak głęboko przeżywała każde cierpienie, jakie spotykało jej Syna. Dla nas wierzących to święto może być szczególnym czasem refleksji nad naszym podejściem do cierpienia. Uczy nas, że cierpienie, chociaż bolesne, może prowadzić do głębszej jedności z Bogiem. Jak Maryja, możemy uczyć się przyjmować trudności z pokorą i wiarą, ufając, że każde cierpienie ma swój sens i może nas prowadzić do większej miłości. Maryja Bolesna nie tylko cierpiała, ale i pocieszała innych, będąc przy tym wzorem do naśladowania w naszych codziennych trudnościach. Zastanówmy się, jakie lekcje możemy wyciągnąć z jej siedmiu boleści. Może warto zastanowić się, jak przyjmujemy nasze własne bóle i czy potrafimy dostrzec w nich drogę do większej bliskości z Bogiem? Możemy również brać przykład z Maryi, aby mimo cierpienia pozostać pociechą dla innych, tak jak ona. Znaczenie imion w Biblii i kulturze chrześcijańskiej. Imiona w Biblii mają głębokie znaczenie i często odzwierciedlają charakter osoby lub Boży plan wobec niej. Na przykład imię Jezus znaczy Bóg zbawia, a Maryja pełna łaski. W kulturze chrześcijańskiej nadawanie imion świętych to nie tylko tradycja, ale także forma modlitwy i oddania czci. Czy myślimy o znaczeniu naszych imion lub imion naszych bliskich? Co one dla nas znaczą i jak mogą nas prowadzić? Refleksja. Jakie wartości kierują Twoim życiem? Każdy z nas ma swoje priorytety i wartości, które kształtują nasze wybory i działania. Warto zastanowić się nad tym, jakie cechy chcielibyśmy, aby nas definiowały. Czy są to wiara, nadzieja, miłość? A może prawda, pokora, wierność? To pytanie może być zaproszeniem do głębszego zastanowienia się nad tym, co naprawdę jest dla nas ważne i jak te wartości wpływają na nasze codzienne życie. Może warto zastanowić się, czy są takie obszary, gdzie moglibyśmy wprowadzić więcej dobra, pokoju, miłości i w ten sposób bardziej zbliżyć się do Chrystusa, który jest naszym przewodnikiem? Zachęcam, by dziś poświęcić chwilę na refleksję. Jakie wartości chciałbyś, czy chciałabyś, aby charakteryzowały Twoje życie duchowe? Może warto dzisiaj wybrać jedną z tych wartości i postarać się, aby stała się ona fundamentem naszych działań. Przypomnijmy sobie słowa Chrystusa. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Czym jest nasz skarb? I gdzie zmierza nasze serce? Taka refleksja może być cenną drogą do głębszego zrozumienia samych siebie i bliższego kontaktu z Bogiem.
rola Matki Bożej w naszym codziennym życiu. Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale także naszą Matką. Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu? Czy modlimy się za jej wstawiennictwem, prosząc o pomoc w naszych codziennych trudnościach? Warto dzisiaj poświęcić chwilę na refleksję nad tym, jak blisko jesteśmy jej serca i jak możemy bardziej jej zaufać w naszych modlitwach i decyzjach. Życie duchowe w codzienności. Jak nie stracić wiary? W dzisiejszym zabieganym świecie łatwo zapomnieć o duchowych wartościach. Jak możemy na co dzień pielęgnować naszą wiarę, aby była żywa i autentyczna? Może warto pomyśleć o drobnych praktykach duchowych, takich jak krótka modlitwa przed snem, czy codzienne czytanie fragmentu Pisma Świętego. Święci jako przewodnicy w wierze. Święci są dla nas wzorami do naśladowania. Każdy z nich przeszedł swoją unikalną drogę, pełną wyzwań i trudności, które mogą stać się dla nas cennymi lekcjami. Na przykład święta Teresa z Lisieux, zwana jako Mały Kwiat, odkryła ścieżkę małej drogi, opartą na prostocie i miłości do Boga nawet w najdrobniejszych czynnościach codzienności. Jej podejście pokazuje, że świętość jest osiągalna dla każdego, niezależnie od życiowych okoliczności. Podobnie święty Jan od Krzyża, mistyk i doktor Kościoła, nauczał o znaczeniu ciemnej nocy duszy, momentów duchowej próby, które mogą prowadzić do głębszego zjednoczenia z Bogiem. Te historie przypominają, że wytrwałość, pokora i pełne zaufanie Bożej woli to klucze do duchowego wzrostu. Może warto zastanowić się, co my możemy wziąć z ich życia, by wzbogacić nasze własne drogi wiary. Przykład świętych to dla nas nie tylko motywacja, ale i konkretny przewodnik na trudnych zakrętach naszej codzienności. Ciekawostka. Symbole maryjne w sztuce i architekturze. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak często symbole maryjne pojawiają się w sztuce i architekturze? Od lilii, które symbolizują jej czystość, po gwiazdę, która wskazuje na jej wyjątkową rolę w historii zbawienia. Maryja jest obecna w wielu subtelnych i mniej subtelnych przedstawieniach, które możemy napotkać w kościołach, sanktuariach i na ulicach miast. Lilie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli maryjnych. Są symbolem czystości i niewinności Maryi, przypominając o jej niepokalanym poczęciu. Często widzimy je na witrażach, freskach i ołtarzach, gdzie towarzyszą przedstawieniom Maryi jako młodej dziewczyny z bukietem białych lilii. Gwiazda to inny ważny symbol związany z Maryją. Określana jako Stella Maris, gwiazda morza, Maryja jest przewodniczką dla chrześcijan, podobnie jak gwiazda była przewodnikiem dla żeglarzy. Gwiazda wskazuje drogę, tak jak Maryja prowadzi wiernych do swojego Syna, Jezusa. Często można ją dostrzec na ikonach, w mozaikach czy na sklepieniach kościołów. Róża jest kolejnym symbolem maryjnym, który często pojawia się w sztuce. Róża, zwłaszcza czerwona, jest symbolem miłości i poświęcenia, ale także tajemnicy.
W litanii loretańskiej Maryja jest nazwana różą duchowną. W wielu kościołach możemy zobaczyć różane ogrody lub różane motywy na witrażach, które nawiązują do tego tytułu. Korona jest symbolem królowej nieba i ziemi. Maryja często jest przedstawiana w koronie, co odzwierciedla jej królewską godność i rolę jako matki Króla Wszechświata, Jezusa Chrystusa. Koronacje Maryi są częstym motywem w obrazach i rzeźbach, ukazującym ją jako matkę wstawiającą się za nami przed tronem Bożym. Księżyc pod jej stopami to kolejny symbol maryjny, który możemy zobaczyć w sztuce. Odnosi się on do opisu z Apokalipsy świętego Jana. Kobieta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami. Symbolizuje on władzę Maryi nad światem doczesnym i jej rolę jako tej, która depcze węża, czyli szatana. Płaszcz Maryi to symbol, który ukazuje Maryję jako matkę wszystkich wiernych, którzy znajdują schronienie pod jej płaszczem. Często możemy spotkać ten motyw w malarstwie i rzeźbie, zwłaszcza w starych kościołach, gdzie Maryja rozpościera swój płaszcz nad ludem Bożym. Ciernie otaczające serce Maryi symbolizują jej współcierpienie z Jezusem podczas Jego męki i śmierci. Serce Maryi oplecione cierniową koroną jest obrazem bolesnych doświadczeń Matki Bożej, której serce zostało przebite mieczem boleści, jak to zapowiedział Symeon w świątyni. To znak współudziału Maryi w odkupieniu ludzkości przez jej bezwarunkową miłość i cierpienie. Miecz przebijający serce Maryi to symbol jej siedmiu boleści. Przedstawienie to nawiązuje do proroctwa Symeona, który zapowiedział, że twoją duszę miecz przeniknie. Miecz raniący serce Maryi jest symbolem jej głębokiego cierpienia jako matki, która towarzyszyła swojemu synowi aż do jego śmierci na krzyżu. To przypomnienie, że Maryja, choć była wolna od grzechu, doświadczyła bólu, z którym może utożsamiać się każdy z nas. Symbole maryjne są głęboko zakorzenione w tradycji Kościoła i mają bogatą historię oraz znaczenie. Warto zwrócić uwagę na te symbole, gdy odwiedzamy kościoły i sanktuaria, ponieważ każdy z nich ma swoją historię i głęboki sens. Pozwalają nam one na głębsze przeżywanie i zrozumienie roli Maryi w historii zbawienia. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i za każdą chwilę refleksji, którą dzieliliśmy się w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nasze rozmowy pomogły Wam spojrzeć na niektóre tematy z nowej perspektywy. I nie zapomnijcie, niedziela to czas, by odpocząć, ale także, by wzrastać duchowo. I nie może zabraknąć w niej uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. A teraz, tak jak obiecałem na początku, bonus. Przygotowałem dla Was krótkie rozważanie na temat dzisiejszych czytań mszalnych. Mam nadzieję, że pomoże Wam to lepiej przygotować się duchowo do uczestnictwa w liturgii i przyjąć Słowo Boże jeszcze głębiej do swojego serca. A na samym końcu zaproszenie do radości. Zapraszam do skorzystania i do zobaczenia jutro. Omówienie czytań mszalnych na 15 września, 24 niedziela zwykła, rok B.
pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Fragment z księgi Izajasza przedstawia postać sługi Pańskiego, który staje przed nami jako wzór pokory, odwagi i niezachwianej ufności wobec Boga. Sługa nie uchyla się od cierpienia ani prześladowań, wiedząc, że to Pan Bóg otwiera mu uszy i daje siłę. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, mówi Izajasz, pokazując, że jego wiara opiera się na pewności Bożej opieki. To czytanie zachęca nas, aby w naszych własnych trudnościach, próbach czy prześladowaniach pamiętać, że Bóg jest blisko, by nas podnieść i wspierać. Psalm responsoryjny z psalmu 116. W krainie życia będę widział Boga. Psalmista wyraża głęboką wdzięczność i miłość do Boga za Jego miłosierdzie i interwencje w chwilach cierpienia. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, mówi psalmista, przypominając, że Bóg zawsze jest gotowy nas wysłuchać i przyjść z pomocą. Psalm ten jest również modlitwą o zaufanie w Bożą obecność, nawet w najciemniejszych momentach życia. Może być dla nas zachętą do dziękowania Bogu, nie tylko za to, co widzimy, ale również za Jego działanie, które może być niewidoczne, ale jest potężne. Drugie czytanie pochodzi z listu świętego Jakuba. Święty Jakub w swoim liście stawia wyzwanie. Jaka korzyść, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? To prowokacyjne pytanie jest przypomnieniem, że wiara chrześcijańska nie może być jedynie teorią. Ona musi się wyrażać w uczynkach miłosierdzia i pomocy bliźnim. To wezwanie do autentyczności naszej wiary, by nie pozostawała jedynie na poziomie deklaracji, ale by była widoczna w naszych działaniach. Możemy się zastanowić, jak wygląda nasza wiara. Czy jest tylko słowem, czy też czynem? Ewangelia według świętego Marka. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przynosi nam pytanie Jezusa, które brzmi ponadczasowo. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedź świętego Piotra. Ty jesteś Mesjaszem. Ukazuje, że uczniowie rozpoznali w Jezusie Bożego Syna. Jednak Jezus od razu kieruje ich uwagę na to, co oznacza Jego mesjaństwo. To nie triumf ziemski, ale droga cierpienia i krzyża. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Te słowa są wyzwaniem dla każdego z nas. Jakie krzyże nosimy w naszym życiu? I czy jesteśmy gotowi nieść je z miłością i zaufaniem Bogu? Warto pomyśleć nad tym, jak odpowiedzieć na Jezusowe wezwanie do naśladowania Go w Jego ofierze i miłości. Zaproszenie do radości. Z psalmu 23. Chociażbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Każdy dzień przynosi powody do radości, pisze Anselm Grün. Od rana cieszę się na myśl, że w pracy mogę zrobić coś pożytecznego. Raduję się świecącym słońcem, wiosną, rześkim porankiem, a gdy spaceruję po łące i czuję zapach świeżo skoszonego siana, to doceniam te chwile i z rozrzewnieniem wspominam wycieczki na wieś z czasów dzieciństwa. A ileż radości może sprawić spotkanie i szczera rozmowa z przyjacielem, poświęcenie mu czasu. Rozweselić może zwykły uśmiech, sympatyczna ekspedientka, list, na który nie mogliśmy się doczekać. Otwórz się na to, co cię spotyka. Żyj świadomie i intensywnie.